Ja chcę działać legalnie i chcę, żeby państwo było państwem, żeby prawo było prawem. Ja nie mam duszy anarchistki wcale. Natomiast robię to, co trzeba w tym momencie. Boję się przemocy na ulicach, boję się, że stanie się coś w mojej rodzinie. Boję się, że właśnie ludzie będą chorować, no bo tak naprawdę te protesty przecież organizuje Jarosław Kaczyński, a nie my. Czyli on zmusił ludzi do wyjścia na ulicę w czasie pandemii. On ma kompleks Wałęsy, ogromny, ogromny kompleks Wałęsy. On uważa, że jest od niego lepszy. Będę na pewno na ulicy wtedy, kiedy każą mi zostać w domu. To na pewno będzie tak, że ja na pewno się nie podporządkuję temu i myślę, że ludzie się temu nie podporządkują. Kochani, dzisiaj gość specjalny. Jestem na kanapie w ogólnopolskim strajku kobiet, a ze mną siedzi liderka, możemy chyba to już powiedzieć, największych... Jedna z liderek największych strajków po 89 roku. Protestów na pewno, protestów. Ale to są protesty naprawdę wspólne, więc też... No właśnie, bo tu jest... To są pierwsze takie protesty, których my naprawdę nie organizujemy w całości, tylko wspieramy, pomagamy. I one dzieją się same. Natomiast tak, to jest nasza praca i te 4 lata doświadczenia na pewno teraz procentują to, że możemy wspierać ludzi, którzy się organizują, to jest super. Czy ty śpisz dobrze teraz? Bo wyobrażam sobie, że no jednak odpowiedzialność, która spoczywa na tobie jako jednej z liderek, a w każdym razie na pewno jednej z najbardziej wyrazistych, jest w tym momencie bardzo duża. Jak ty się z tym czujesz? Ja nie śpię dobrze, bo nawet nie śpię tam, gdzie chciałabym spać. Bo muszę się przenosić w różnych miejscach. No już dzisiaj jest kulminacja, bo dzisiaj mój adres został opublikowany w internecie i numer telefonu też, więc dostaję już bardzo konkretne pogróżki od ludzi, którzy no właśnie, że w związku z tym, że znają adres. Zresztą dostałam dzisiaj jakieś 2 niezamawiane dostawy na ten mój adres domowy. Co dostałaś? Pizzę. Ja akurat lubię pizzę, no ale umówmy się. Znaczy, to też nie jest na szczęście... To nie było nic takiego przykrego. Natomiast no, to jest na pewno początek tej historii, więc to jest dosyć upokarzające, czyli że nie mogę spać we własnym łóżku, w swoim domu, czy tak jak jestem tu w Warszawie, to też w miejscu, w którym zwykle śpię, tylko że już muszę jakby zupełnie inaczej funkcjonować. To dowodzi, że jak to jest taki... Bo ja jestem naprawdę zwykłą osobą, która jakieś miała normalną pracę, robiła normalne rzeczy. No więc co ty to, że robiłaś jestem wcześniej, takim, zanim w ogóle zaczęłaś ja to? Ja pracowałam w firmie budowlanej, ja jestem w ogóle prawniczką z wykształcenia, tak. Także nic nie umiem, tak naprawdę wszystkiego się uczę w każdej pracy od zera. Więc pracowałam w bardzo wielu miejscach, ostatnio właśnie pracowałam w firmie budowlanej. No i tak sobie żyłam, a potem się okazało, że przyszedł 2015 rok tak naprawdę i się zaczęła jazda. No i takich osób jak ja, które już nie mają drogi za bardzo powrotu do takiego normalnego życia przez bardzo długi czas, myślę, że jest dużo bardzo. Nie tylko to jest tym, ja mnie widać, a tych, którzy i które mają w plecy, jest znacznie więcej niż, niż tylko ja. Ale czy ty to wszystko jakoś też, czy to jest dla ciebie duże obciążenie na tyle, że wiesz, bo to olbrzymia odpowiedzialność, w sensie no, największe protesty w momencie największego też kryzysu epidemiologicznego. Jeśli ktoś czuje, jeśli ktoś tylko czuje większą presję, to jest to w tym momencie Jarosław Kaczyński. No tak. Ja myślę, że tak. No, widząc to jego wystąpienie w stylu Jaruzelskiego, kiedy siedział taki cały przestraszony i wypacykowany, to myślę, że tak, że on czuje większą presję. No, ja się boję bardzo wielu rzeczy. Boję się przemocy na ulicach, boję się, że stanie się coś w mojej rodzinie, boję się, że właśnie ludzie będą chorować, no bo tak naprawdę te protesty przecież organizuje Jarosław Kaczyński, a nie my, czyli on zmusił ludzi do wyjścia na ulicę w czasie pandemii i to jest absolutnie haniebne zachowanie. Natomiast tak, rzeczywiście to jest duże obciążenie. Ja przeszłam, jakoś tak szczęśliwie przeszłam etap takiego wypalenia aktywistycznego jakiś czas temu, włącznie z tym, że naprawdę miałam taki umiarkowany epizod depresyjny, dużo z nas to przechodzi. I akurat wyzdrowiałam, że poczułam się, no wyzdrowiałam tak naprawdę, bo poczułam się lepiej akurat 3 miesiące przed tym, jak trzeba było się teraz zebrać, więc no wszystko jest po coś. Zresztą to też jakby też jako organizacja, jako ruch też miałyśmy właśnie moment kryzysu bardzo poważny, też związany z tym, że wiele z nas miało takie kryzysy mniejsze, większe, psychiczne. I akurat teraz zaczęłyśmy mieć, tutaj mamy siedzibę, zaczęłyśmy tak wstawać na nogi i od razu mamy taki moment naprawdę silnej próby, ale no widać, że ewidentnie to się dobrze dla nas składa, że to się dzieje teraz, że damy radę, bo jesteśmy odświeżone i dużo więcej jesteśmy w stanie teraz zrobić, bo właśnie po tym, jak miałyśmy taki czasowy, ja miałam i wszystkie, większość z nas miała taki czasowy zjazd. A czy spodziewałeś się, że dojdzie do takiego właśnie...
no, takiego rozwoju właśnie tej sytuacji, którą mamy teraz na ulicach, w sensie, że no, ten, no, mamy strajk właściwie na w całym to liczyłam, kraju. Tak, na to liczyłam i od razu mówiłyśmy o tym, że tak wiele jest skojarzeń z tym, co się działo jeszcze w 2015-2016 roku, czyli że wracamy pod Trybunał Konstytucyjny. Wiele z nas ma to doświadczenie jako pierwsze doświadczenie, czyli walka o demokrację, walka o wolne sądy, ale właśnie walka o Trybunał. I że to jest taka klamra, i że teraz właśnie, tylko że no idziemy tam pod ten Trybunał, dawny budynek Trybunału, zupełnie inaczej. No właśnie, i to jest dla mnie takie bardzo, bardzo symboliczne i uważałam, a wiem, jaką ogromną siłę mają symbole. My mamy bardzo dużo tych naszych narracji, nie wiem, z tego słowa, ale też go używam, opartych jest właśnie na symbolach. My przecież używamy słowa strajk. My użyłyśmy słowa, ja użyłam słowa strajk. O tym powiedziała mi moja partnerka po tym, jak Krystyna Janda przypomniała o strajku islandzkich kobiet. Ale też używałyśmy, zaczęłyśmy używać tego słowa, dlatego że słowo strajk w Polsce znaczy też protest i walkę z władzą. Nie tylko taki typowy protest pracowniczy, organizowanie się związków zawodowych, tylko opór. I to myślę, że to jest ważne bardzo symbolem. Nie? I tak samo mamy różne inne rzeczy się teraz właśnie nam zbiegły, takie bardzo symboliczne i to wszystko działa właśnie w ten sposób. Co jeszcze pozwoliło na to, że właśnie wam udało się doprowadzić do jednak właśnie tak masowych, takiej eskalacji? Znaczy takiemu Jarosławowi, że się... ja opowiadam często za granicą. Mówię też o tym, że, bo mam na myśli też to, że no myślę, że o takich protestach, nie wiem, marzyło pewnie razem na przykład, jeżdżąc też po prowincji, prawda? No wam udało się doprowadzić do tego, że w małych miasteczkach ludzie wyszli na ulicę. I zastanawiam się, co oprócz tego symbolu sprawiło, że mamy to, co mamy. Myślę, że kwestia tego, że to jest sprawa osobista, czyli znowu zostało wejście takie brutalne, głupie zachowanie w czasie pandemii. Właśnie to o to chodzi też. Ja bardzo często za granicą prowadzę takie pół szkolenia, pół wykłady z tego, jak to zrobić, dotyczące angażowania się ludzi, angażowania ludzi w coś. I zaczynam od tego, że jak chcesz, żeby jakby zrobił się narodowy ruch na tym, taki przeciw władzy, czy też ku zmianie, to wystarczy sobie wybrać rząd, który będzie na ciebie polował, który będzie cię nienawidził, który będzie tobą pogardzał. Wtedy ludzie się organizują. Czyli ludzie się organizują w kryzysie. Więc myślę, że to jest kwestia tego, że mamy kryzys praw człowieka, kryzys praw kobiet, kryzys praworządności, więc trudno nie protestować. Natomiast tak, nam na pewno pomaga i zawsze będzie pomagać to, że to jest sprawa osobista i nie można nam tego odebrać. W tym sensie, że nie można nam powiedzieć, że my sobie wzięłyśmy jakiś temat na warsztat, tak jak mogą sobie przedrobić partie polityczne i zawsze można im to zarzucić. Że wzięłyśmy sobie jakiś temat na warsztat, bo on jest popularny albo bo jest jakiś. No nie, no on nas dotyczy na tyle, że nie da się nam odmówić autentyczności. I myślę, że to jest ważne, że jakby to nas też różni. Ale też myślę, że kwestia wolności jest bardzo ważna dla nas wszystkich i że my tak jesteśmy, to też mamy taką legendę wokół tego, mamy całą tę legendę. Ja mówię bardziej o sobie i o tym moim pokoleniu, bo wiadomo, że ta młodzież to już tam nawet nie pamięta, Jaruzelski to w ogóle nie wie, kto to jest. No ale dla nas jednak symbole, takie właśnie wolność, solidarność. Pamiętamy różne rzeczy, pamiętamy co się działo w naszych rodzinach i co robili nasi rodzice też w dużej części. Więc myślę, że to też są te symbole. Natomiast dla młodych myślę, że symbolem, znaczy ta symboliczna warstwa, to trzeba by ich zapytać, ale tak jak ich obserwuję i to, że oni na przykład tak radośnie to wszystko przeżywają, że tańczą. Ja tak trochę się martwiłam, jak tam na tej parkowej takie tańce się zaczęły w zeszły piątek i sobie myślałam, tu takie różne smutne zła, a oni się bawią. A potem sobie myślałam, przecież dla nich Jarosław Kaczyński, który udaje antysystemowca i który udawał, że on tu obala jakieś establishmenty, to on jest dla nich jakimś starym dziadem, koszmarnym w ogóle, który mówi jakieś dziwne rzeczy, coś tam mamrocze, że to jest po prostu dla nich żart i śmiech. I że oni mają teraz swój karnawał wolności, oni mają swój festiwal wolności i to czuć w tym, jak ludzie idą po ulicy, że cokolwiek się potem wydarzy, to tego uczucia nam nikt nie zabierze, tego powiewu, kiedy idziemy z miejsca do miejsca, kiedy właśnie jesteśmy na ulicy, kiedy policja się nas boi, kiedy się cofa, kiedy wszyscy ignorują to, że to się odbywa, że nie ma żadnych zarejestrowanych już zgromadzeń i już nikt nikomu nie informuje, jaka będzie trasa. Więc myślę, że to jest takie coś, że dla nich symbolem, że dla nich Jarosław Kaczyński jest symbolem dziada, a dla wielu osób z naszego pokolenia jeszcze nie, a dla nich tak. Jest dziadem po prostu. A symbolem czego jest dla ciebie Jarosław Kaczyński? Kompleksów.
Ja uważam, że on jest koszmarnie zakompleksiony, czyli że on ma obsesję na punkcie bycia uznawanym za najfajniejszego. I widać, jak on teraz tam wygłaszał to właśnie swoje o tym, że tam nie będzie teleranka, to on ma kompleks Wałęsy, ogromny kompleks Wałęsy. On uważa, że jest od niego lepszy. On ma kompleks tego, że on naprawdę nie ma miejsca w historii Solidarności, może sobie tam naciągać i w ogóle, ale nie ma. Ma kompleks wodza, którym nie jest, bo on jest takim sobie facetem, który ma po prostu kwity na różnych ludzi. I tyle, a to nie jest lider, on nie ma cech liderskich, on nie ma cech przywódczych żadnych. I to jest, ale kompleksy są groźne bardzo, no bo widzimy właśnie, do czego doprowadzają kompleksy. W ten sposób kończy się właśnie też pozwalanie na to, żeby tacy ludzie byli hodowani w polityce. Przestraszeni, zakompleksieni. On jest pełen strachu i to widać, ale też widać, że on jest pełen absolutnie takiej agresji właśnie w momencie, kiedy zderza się z rzeczywistością. Już na przykład musi przyznać, że jacyś ludzie go nie lubią. Bo to było to jego wystąpienie, bo dla niego totalne upokorzenie, bo on musi wyjść i przyznać, że on wie o tym, że są ludzie, którzy go nie lubią, którzy mu się sprzeciwiają, którzy mówią mu nie i którzy go tak naprawdę nienawidzą też niektórzy. To jest dla niego największa, to jest osobista zniewaga, uważam. A co jeśli to, co się dzieje, jednak jest w pewnym sensie jego planem? Jeśli, bo trochę mnie właściwie zastanawia, dlaczego policja jest taka miła w gruncie rzeczy. No, jeszcze nie tak dawno, mieliśmy sytuację, że no, ludzie dostawali mandaty za to, że jeździli rowerem, prawda, po promenadach i policja bardzo była taka restrykcyjna w przestrzeganiu różnych reguł. No, teraz mamy jakieś takie totalne rozprzężenie. No i możemy zakładać, że w pewnym sensie, że gdyby jednak polecenie z góry było takie, że no, walić pałami, to... Myślę, że nie. To jest zawsze kwestia, kogo jest więcej, nas jest więcej niż ich. No trudno, żeby ta policja po kolei, żeby się ludzie ustawili w kolejce po mandaty, tak? Jak jest ich 30 tysięcy. No tak, no ale by wyjechały samochody i... No ale właśnie nie, no, samochodów jest za mało. Tej policji jest za mało, wojska nawet jest za mało. Ich jest po prostu za mało. To jest po pierwsze. Po drugie, oni są na szczęście takimi baranami, że oni są spóźnieni średnio o 2 dni. Czyli każdy ich ruch represyjny, który ma właśnie jakieś oświadczenie Morawieckiego, który mówi, że tam będą karać, albo Kaczyńskiego, który mówi coś tam, jest spóźniony. I mi się to kojarzy z Łukaszenką, z karabinem. To znaczy te zdjęcia takie Łukaszenki, jak on tam idzie, że oni są właśnie takie stosują metody, które kompletnie już nikogo nie ruszają, bo są zawsze spóźnione w stosunku do tego, co czują ludzie. Dla nas super testem, to znaczy takim przekroczeniem granicy było... Dwie rzeczy nam pomagają. Po pierwsze to, że... przećwiczyliśmy się, jeżeli chodzi o mandaty, jeszcze w kwietniu, jak trzeba było protestować przeciwko zakazowi aborcji i zakazowi edukacji seksualnej. No i zobacz, że teraz jest tak, że można też dostać mandat i drogowy, i zgromadzeniowy, w sensie wykroczeniówkę, i sanepidowski. Ludzie mają na to totalnie wylane. Wtedy to było tam, że o, sanepid, kara, 10 tysięcy, czyli... Teraz nikogo to nie obchodzi, czyli to też jest tak, że ta bariera się przesunęła. Drugą przysługę ogromną, bo tam bardzo dużo robi przysług. Przez ostatnie parę lat, cały czas, jakieś różne takie właśnie, zrobiły nam ogromną przysługę. Wprowadzając przepisy, które tak naprawdę nie są oparte na niczym, to znaczy te obostrzenia, wiadomo, że my się, to jest kwestia nasza, że my przestrzegamy obostrzeń, a nie tego, że rzeczywiście one są oparte na jakimś prawie. Więc PiS, wprowadzając między innymi to ograniczenie zgromadzeń, stworzył przepis, którego nie da się przestrzegać. I ci wszyscy ludzie w całej Polsce, którzy zawsze grzecznie właśnie zgłaszaliśmy, ja też zawsze zgłaszałam demonstracje, tu policja, trasa wyznaczona i tak dalej, on nas zwolnił z obowiązku zgłaszania tych zgromadzeń i to już jest też nieodwracalne. Nikt już nie wróci do trybu zawiadamiania o tym, że robi demonstrację. Nikt już nie wróci do trybu mówienia policji, jaka będzie trasa. Ale oni sami to zrobili, bo oni sami stworzyli prawo, którego nie da się wykonać i którego nie da się stosować. W związku z tym nikt nie będzie go stosował. I dużo takich rzeczy się zadziało i codziennie się dzieją rzeczy, które przesuwają dalej tę granicę, a oni na nie reagują tak, jakby one się jeszcze nie wydarzyły, czyli tak, jakby się dopiero na nie szykowali. A już jest za późno, bo ludzie robią następną rzecz, która jest przekroczeniem kolejnej takiej granicy oporu, ale też no, nieposłuszeństwa obywatelskiego. To jest dla mnie przykre, bo ja jestem prawniczką, ja też byłam legislatorką i pracowałam w różnych miejscach. Jestem współautorką na przykład ustawy o języku migowym. I dla mnie państwo i prawo jest ważne. I ja pamiętam to uczucie, jak chodziłam, to było kilkanaście lat temu, jak chodziłam do Sejmu, jeszcze pracując w ministerstwie, i że zawsze były takie momenty, jak głupi nie byliby poszczególni posłowie, jak bardzo to nie byłoby też wtedy wkurzające, wiadomo, jak to tam, co tam się dzieje. Zawsze były takie momenty, że czy to było w trakcie głosowania, czy kiedy ktoś coś powiedział, że wszyscy czuliśmy, że to naprawdę dzieje się tu coś poważnego. W sensie, że w tym budynku coś było, jest i będzie. Nas już dawno nie będzie, ale Rzeczpospolita istnieje, że my mamy państwo, że my mamy prawo, że to jest nasze.
i że to jest coś ważnego. I oni nam to odebrali, oni to zrobili z tego w ogóle coś, co jest kompletnie nieistotne i nieważne. I w momencie, kiedy ja, mnie już jest wszystko jedno, czy ja coś robię legalnie, czy nie, to to też jest świadectwem upadku państwa, bo ja bym nigdy tak nie robiła, gdybym nie musiała. I to, że ja jestem postawiona w takiej sytuacji, to też jest coś, czego ja nie będę w stanie im darować. Ja nie chcę, ja chcę działać legalnie i chcę, żeby państwo było państwem, żeby prawo było prawem. Ja nie mam duszy anarchistki wcale. Natomiast robię to, co trzeba w tym momencie, ale właśnie w systemie takim, że państwo, moje państwo już jest moim wrogiem i to jest okropne, bo moje państwo powinno być moje. Czyli ja na przykład mam świadomość, że jak mi się coś stanie, to moje państwo nie stanie po mojej stronie, że ktoś, kto mi zrobi krzywdę, nie będzie ścigany, nie będzie karany, bo moje państwo jest przeciwko mnie i już się o tym wielokrotnie przekonałam. I to jest dla osób takich, które są państwowcami, jest bardzo trudne i stąd jednak tam, że ciągle gdzieś ta konstytucja mi się przewija, mimo tego, że jestem przecież zaangażowana, no wiadomo, w nasze rzeczy i strajk kobiet walczy o prawa kobiet przede wszystkim oczywiście, ale tego się nie da odłożyć. Znaczy to jest tak głęboko i myślę, że wiele z nas to marzy. Każda z nas ma taką świadomość, że nie tak miało być, bo my jesteśmy też z tego pokolenia, które jest, załapało się na transformację, czyli jeszcze pamięta trochę tak zwanej komuny, no właśnie, ale potem jakby różne rzeczy, które się działy dobre i złe. I nie na to dla mnie to jest takie, nie na to się umawialiśmy, kompletnie nie na to się umawiałam. Ani się nie umawiałam na państwo, które wyklucza i które jest dla młodych, zdrowych, bogatych, a reszta ma tam i nie psuć krajobrazu, ani na państwo, które będzie mnie nienawidziło właśnie w ramach retorsji za to, co było wcześniej. Nie umawialiśmy się na to. Wczoraj dużo ludzi się przestraszyło. Znaczy autentycznie jednak ludzie zobaczyli, że przynajmniej w retoryce rządu, czy w każdym razie Jarosława Kaczyńskiego, no Jarosław Kaczyński idzie na zwarcie. Mhm. Ale już są badania, okazało się, że nikogo to nie obchodzi. To znaczy, że ludzie jak słyszą to wezwanie do obrony kościołów, to wiedzą, że to jest etap gry Kaczyńskiego i przeciwko niemu działa to, że on jest uznawany za gracza, za sprytnego gracza. W związku z tym nawet jego właśnie wyborcy i ludzie, którzy oglądają TVP, też traktują to jako element gry. I to jest akurat bardzo dobrze dla nas, nie? Że to jest po prostu jakieś tam posunięcie tylko, więc to jest fajne. A poza tym już myślę, że to, że teraz polski kościół ma twarz Bąkiewicza, który czeka, żeby się z kimś pobić, a ludzie sobie przechodzą koło niego obojętnie i idą po PiS, idą po Jarosława Kaczyńskiego, tak jak tutaj mamy sytuację, no to to jest też super. Niech oni sobie tam sterczą na tych schodach, jak Kaczyński ich tam wysłał, no to niech sterczą, niech go słuchają. No. No właśnie, bo przyjechałem tutaj taksówką, w której taksówkarz zapytał mi, no fajnie działają, ale dlaczego chcą zniszczyć polski kościół? Nie wszyscy chcą, ja bym tylko chciała. Znaczy kościół się, my nie musimy niszczyć polskiego kościoła. Kościół polski niszczy się sam doskonale, wystarczy mu nie przeszkadzać. I kościół się sam załatwia arogancją, szerzeniem nienawiści, chciwością, podłością. Także my nie musimy nic robić właściwie. No przecież skoro jest 90% ludzi w Polsce jest ochrzczonych, to znaczy, że ludzie, którzy protestowali przed kościołami... Ja jestem ochrzczona. Ludzie, którzy protestowali przed kościołami czy w kościołach, to są ludzie ochrzczeni. Chyba coś im nie wyszło z owieczkami w takim razie, bo teoretycznie przynajmniej te osoby, które w różny sposób wyrażały swój sprzeciw wobec tego, że pan Jędraszewski mówił, że tam nie ma lepszej, nie może zauważyć lepszej wiadomości niż to, że kobiety będą rodzić dzieci bez głów. No to są ludzie właśnie ochrzczeni, czyli coś z tą wspólnotą im nie wyszło. A kiedy ty pierwszy raz pomyślałaś, że coś z tym kościołem jest nie tak? I kiedy świadomie jakby zaczęłaś kontestować? Nie pamiętam, wiesz, ale pytanie mi zadałeś, w ogóle nie mogę sobie przypomnieć. Totalnie, znaczy teraz jestem bardzo antyklerykalna, ale tak naprawdę... Ja nie wiem, czy ja miałam taki moment, taki właśnie, że mi się tak stało. Bardziej myślę, że przeszłam to, co przychodzi wiele osób z małych miejscowości, ze średnich miejscowości, czyli że w momencie, kiedy wyjechałam na studia, to mi się jakoś całkowicie już skończyło, ale też u mnie w domu się po prostu nie chodziło do kościoła, czyli jest taki, to był taki model, że się chodziło na święta, wiadomo, jajka i tam coś. No nie pamiętam takiego, rzeczywiście nie pamiętam takiego momentu, ale pamiętam, myślę, że też zaczęło się w pewnym momencie zaostrzanie kursu w kościele, bo teraz kojarzę takie momenty, że ktoś na przykład właśnie poszedł do kościoła i ksiądz gadał jakieś straszliwe głupoty. I ja tego albo nie widziałam wcześniej, albo po prostu tak nie trafiałam, nie? I potem to się może zaczęło, możliwe, że to się zaczęło po prostu dziać potem na większą skalę.
Jaki jest teraz plan? Czy... Jaki jest plan? Powiedziałaś wszyscy tym... pytają, jaki jest plan. Plan no, jest taki, że rząd ma wypierdalać. To jest plan. To jest plan. To jest program polityczny. Danka Kuroń napisała, której dostałyśmy piękny fotel po Jacku w uznaniu też dla naszych działań. Powiedziała, że to jest program polityczny, dosłownie. To jest dokładnie to. Ale właśnie jeszcze a propos Kościoła, bo o ile dużo ludzi, już naprawdę dużo ludzi popiera ten postulat, to część ludzi miała jednak problem z tym, że atakowane były kościoły, że malowano mury, że wchodzono podczas mszy. Czy myślisz teraz, i w związku z tym no, Jarosław Kaczyński to wykorzystał w tym kontekście, że w ogóle uznał, że to wszystko to jest atak na polski kościół, a jeśli to jest atak na kościół, to jest atak na Polskę. Czy w związku z tym, jaka jest strategia? Czy... Strategia jest taka, że ludzie robią to, co uważają, to, co czują. I naprawdę nie byłoby wydarzenia, znaczy wydarzenie, które oczywiście zostało zaproponowane przez jedną z nas, czyli naszą szefę od świeckości Bożenę Przyłuską, czyli Słowa na Niedzielę, ono by się i tak odbyło. Ono by się i tak odbyło, a jeżeli my byśmy go nie zaproponowały w tej formie, to zrobiłby, jak ludzie i tak by poszli, bo to było parę dni po tym właśnie, jak Jędraszewski, Gondecki i różni inni zaczęli bezczelnie, arogancko świętować to swoje zwycięstwo nad kobietami. Ludzie i tak by poszli. I ludzie robią to, co czują i to, co uważają. Próba mówienia im, a zwłaszcza tym młodym, że tu tak, a tu już nie można, zapomnijmy o tym. To już się tak nie będzie działo. To się nie wydarzy. Ja już miałam o to pytanie. Ja się bardziej martwię o milion innych rzeczy. Ja mam zupełnie inne priorytety. Nie co ktoś pomyśli właśnie, że tu może, a może to zaszkodzi, a może to strategicznie jest jakoś. Ja się martwię o siebie, martwię się o moją rodzinę, martwię się o ludzi tutaj, martwię się o Polskę. Martwię się o to, że zachoruję, albo że ktoś inny zachoruje. Martwię się o milion rzeczy. Nie martwię się o to, że być może to nie jest do końca dobra strategia albo coś. Ludzie robią to, co robią. Jak to jest prawdziwe, to zawsze prowadzi do sukcesu, moim zdaniem. Dobra, zakładając taki scenariusz, że zostaje ogłoszony stan wyjątkowy. Nasz zrobimy bardziej wyjątkowy. Co masz na myśli? Ja myślę, że to jest właśnie to, że nawet jak zostanie ogłoszony, to tak mniej więcej 2 dni za późno. Czyli, że ludzie będą mieli na to tak wylane, że jak usłyszą o stanie wyjątkowym, to natychmiast wyjdą na ulicę, żeby powiedzieć, że zostać w domu to oni sami sobie mogą robić, ale nie. Dobra, no to wjeżdża wojsko, jest przemoc na ulicach. Co dalej robi ogólnopolski strajk kobiet w tym wypadku? W tym sensie, że co, że będziemy że strzelać. My nie mamy broni, nie będziemy. Natomiast będziemy na pewno, ja będę na pewno na ulicy wtedy, kiedy każą mi zostać w domu. To na pewno będzie tak, że ja na pewno się nie podporządkuję temu i myślę, że ludzie się temu nie podporządkują. Że natychmiast jak wyjdzie Kaczyński, się przebierze za Jaruzelskiego i właśnie, że ojczyzna na krawędzi się znalazła i wrogie siły, to tłumy wyjdą na ulicę i wierzę w to głęboko, że tak się stanie. Gdybyś spotkała dzisiaj Jarosława Kaczyńskiego na ulicy, to co byś mu powiedziała? No małucha brakowało, bo dzisiaj zablokowaliście wyjazd Kaczyńskiego z Sejmu. Nie, no ja bym powiedziała, żeby wypierdalał. No co ja mam mu powiedzieć? No nie będę mu mówić, że tam, co ja sobie o nim myślę i w ogóle. Bo naprawdę nie ma o czym z nim rozmawiać. To jest niedobry człowiek bardzo. I straszne to jest nieszczęście, że sobie wyhodowaliśmy też taką postać. Jako społeczeństwo, że do tego dopuściłyśmy. Pewnie tak jest, że my po prostu raz na 25 lat musimy sobie wybrać jakieś, albo raz na 50 lat się wpieprzyć w jakieś coś i potem walczyć, zwyciężać, zapomnieć, znowu się tam wpieprzyć i tak. Jest historia powstań, nie? Że polska historia jest historią powstań i to jest tak, że najpierw musimy sobie właśnie tak dowalić i potem walczymy, jesteśmy bohaterami, kombatantami. Fajnie byłoby, jakbyśmy żyli normalnie, na przykład przez 100 lat na przykład, nie? Bez niczego. Czy w tym jest chyba taki jednak rys romantyczny? Czy ja myślę tak, o tym, no tak, prawda, że właśnie w tym momencie, właśnie w szczycie pandemii, że to jednak grozi, ludzie będą umierać z tego powodu. Znaczy jest coś w tym dramatycznego i tragicznego, jest... ale rzeczywiście chyba nie ma wyjścia. Znaczy mamy tak sobie robimy w tym kraju. Jarosław Kaczyński nam zorganizował protesty w szczycie pandemii. To jest hańba. To jest rzeczywiście coś, co się chyba nie zdarza za często w żadnym kraju. Nawet takim, który jest niedemokratyczny. My bardzo, bardzo dużo też patrzymy na Białoruś i też dlatego powołałyśmy tę radę konsultacyjną złożoną z takich osób bardzo szerokiego spektrum. Już powołaliście, czy jesteście w trakcie? Jesteśmy w trakcie i w sobotę się spotkamy, bo musimy myśleć, co dalej. Znaczy musimy ludziom powiedzieć, jak można z tego wybrnąć, bo wszyscy mamy świadomość, że to jest wszystko tak zagmatwane,
że na przykład nasze prawo jest tak zawikłane już teraz i że jest tak spieprzone na etapie tworzenia, że odkręcenie tego, czyli przywrócenie absolutnej, całkowitej, rzeczywistej niezależności sądów, tego, żeby był trybunał, wprowadzenie odpowiednich przepisów dotyczących praw człowieka, że to wszystko będzie strasznie trudne, ale też sfinansowanie pewnych rzeczy, zatkanie tych dziur, którymi te pieniądze uciekają, przesunięcie środków na to, co powinno być robione w sposób sensowny, ekonomiczny i tak dalej. No mamy pandemię, czyli środki na ochronę zdrowia, środki na wsparcie biznesu, środki na wsparcie ludzi, którzy tracą pracę. To jest gigantyczne zadanie. Natomiast PiS tego nie jest w stanie zrobić, nie? I jeżeli my to zaproponujemy ludziom, to ludzie będą się utwierdzać w oporze, dlatego że będą widzieć, że rząd tych wszystkich rzeczy, które są do zrobienia i które należy zrobić, nie robi, bo nie chce, bo zajmuje się aborcją. Czy ogólnopolski strajk kobiet przekształci się w jakąś taką konkretną siłę polityczną? Mam na myśli partię na przykład. Walczymy o życie. Nie lubię tego pytania. Ja nie jestem Szymonem Hołownią i nie mam... To jest trochę obraźliwe dla nas. W sensie nie mam... To nie jest nic osobistego. Ale no nie na miejscu jest teraz jakby myślenie dla nas w tym kontekście. My naprawdę się boimy różnych rzeczy, jesteśmy okropnie zmęczone i to nie jest teraz czas. Żadna z nas nie myśli o tym nawet. Marto, wiem, że w piątek jest planowane największe chyba poruszenie. Możemy się spodziewać rzeczywiście największego protestu w historii Polski po 1979 roku. Czy wiesz, co się wydarzy dalej, czy w ogóle tego nie wiesz w tym momencie? My planujemy różne zdarzenia w zależności od tego, co zrobi rząd. I myślę, że teraz już się przekonali wszyscy, także media i różni obserwatorzy życia publicznego, że kiedy mówimy, że coś się wydarzy, to się wydarzy. Bo mieliśmy taki moment, że przed tym ogłoszeniem pani Przyłębskiej mówiłyśmy, że jak się coś wydarzy, to będą konsekwencje. Czyli właśnie, jeżeli ona wyjdzie i ogłosi, znaczy będzie kłamać, że to jest jakiś wyrok i że ogłosi, że jest zakaz aborcji, to że wtedy poniesie konsekwencje i ona, i nie tylko ona. I chyba no jednak nam nie uwierzyli. I teraz mówimy to znowu, że będą działy się następne rzeczy w przyszłym tygodniu i lepiej, żeby nam wierzyli, że się będą działy. Jeszcze Marta, na koniec może powiedz, jak można wam pomóc? Można nas wspierać finansowo, można nas wspierać rzeczowo i przede wszystkim można wspierać ludzi protestujących w małych miejscowościach, czyli tam, gdzie jeszcze nie ma sieci wsparcia prawników, numerów telefonów, to trzeba je tworzyć. Tam, gdzie widzicie ludzi organizujących, aktywistów, to pomagajcie im, nie wiem, przynoście im powerbanki, podajcie kawę takiej osobie, która prowadzi taki protest, dostarczcie im nagłośnienie, wydrukujcie im banery, wydrukujcie im ulotki i tak dalej, bo jesteście w różnych miejscach w Polsce, nie? My oczywiście pomagamy wszystkim wszędzie, jak tylko się da, do kogo tylko nam się udaje dotrzeć, ale to trzeba też robić na miejscu. I my cały czas rzucamy komunikaty do nas na strajk, co można zrobić, jak można działać. Ważne jest wsparcie tego, że to, żebyśmy mieli wszyscy kontakt, każdy z nas w tym momencie, w telefonie, wychodząc na protest, musi mieć w tym telefonie numer do prawnika i nie może na protest iść sam, czyli w momencie, kiedy zostałby zatrzymany, to ktoś musi to widzieć i ktoś musi to wiedzieć i w ogóle nikt nie może zostawać sam, czyli jeżeli ktoś jest zatrzymywany, to nie wolno. Po pierwsze, trzeba próbować policji na to nie pozwolić, a po drugie, domagać się wypuszczenia i tak dalej, a potem śledzić jakby ścieżkę i interweniować po kolei, przekazywać dane informacje, kto został zatrzymany w miarę możliwości. I to jest ważne. Oczywiście nie przyjmować mandatów żadnych, do niczego się nie przyznawać, nie odmawiać składania wyjaśnień, niczego nie podpisywać. To trzeba robić i to dotyczy wszystkich, to nie dotyczy tylko mnie. To dotyczy każdej osoby, która wychodzi na protesty, bo to może się każdemu przydarzyć. Każdy z nas może spędzić noc na dołku już teraz. To już nie są żarty. Ale to też tak jest i tak się walczy o wolność. Myślę, że nie może liczyć na to, że po prostu wyjdziemy i powiemy nie, a rząd, taki rząd jak ten, który jest teraz, powie, no dobra, to my sobie pójdziemy. Nie? Myślę, że wciąż dużo jest ludzi, takich jak na przykład moja mama, która ciągle mi wysyła SMS-y, sieć cicho, znaczy to jest mniej więcej tego typu narracja, znaczy, wiesz, ona boi się, po prostu się boi, chodzi do kościoła, więc jakby to wszystko ją przeraża, to co się dzieje. Jakby co ty byś powiedziała do takich kobiet, też mężczyzn, którzy też są uformowani właśnie jednak przez komunizm, ale w tym wymiarze, że po prostu siedzą rzeczywiście cicho i boją się. Ja uważam, że każdy może zrobić tyle, ile może zrobić. Ludzie nie mogą zrobić więcej. Tyle, ile dadzą radę, tyle dadzą radę. Ja śpię spokojnie w miarę, znaczy nie śpię najlepiej teraz, ale spanie spokojnie jest właśnie wtedy, kiedy człowiek wie, ma świadomość, że zrobił wszystko, co mógł. I niektórzy nie mogą i trzeba to naprawdę rozumieć. Nie wszyscy jesteśmy...
Nie, to trzeba rozumieć. Ja nie mam takiej potrzeby, aż przekonywania, że musisz tu, że musisz na ulicę, że to trzeba. Pewnie, że tak, ale ludzie robią to, co czują i jeżeli tego nie czują, że nie są do tego przekonani, to nic z tego nie będzie. To nie jest... Świat to nie jest taka korporacja, jak się nam wydaje, że tu można zastosować jakieś techniki i coś się wtedy wydarzy. Nie, no teraz tak wiesz, taka jesteś, jak widziałem cię na proteście, to inaczej. To jednak wiesz, widzę jednak, że jednak masz siłę przekonywania, więc... No ale to jest co innego, bo ja się odwołuję do emocji, które są we mnie i które widzę w ludziach, nie? I to jest ważne, a nie, że sobie wymyślam coś. To jest w ogóle dla mnie takie... Po tym piątku chyba, czy po czwartku, ja też się źle czułam, tam dostałam gazem, jakieś różne rzeczy się działy i jeden z pierwszych komentarzy, jakie dostałam, czy pierwsze wiadomości, to było takie, że, ja, że jakby mi nic tam tu nie wyszło, to ja mogę zawsze zostać stand-uperką. Że taka jestem niby dowcipna. Ja to się wypruwam, żyły to patriotycznie i prawa człowieka i to w ogóle tu się poświęcam, martyrologia, policja na mnie, a tu mi ktoś mówi, że ja powinnam pracować w kabarecie. No i dobra, no i okej. Ale to było jako pozytywny komentarz, więc cóż, no. Czyli Marta Lempart, gdyby nie została jedną z najważniejszych liderek największych strajków po 89 roku, zostałaby stand-uperką. Myślę, że tak mogłoby się wydarzyć. Dzięki bardzo. Dzięki. Dzięki.